Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. Tym razem taki troszeczkę zahaczający o poradnik, ale nie jest to do końca poradnik, jest to bardziej taka moja subiektywna opinia, jaka klasa postaci jest na ten moment najlepsza w grze. Bardzo dużo osób mnie prosiło, abym coś takiego nagrał, głównie z tego powodu, że doszedł łowca demonów i ja na temat tego łowcy demonów się nie wypowiadałem, więc stwierdziłem, że coś takiego nagram tylko i wyłącznie właśnie o klasach postaci. Na wstępie zachęcam was do zostawienia kciuka w górę, aby ten film się jakoś tam rozszedł po tym YouTube. Nie przypominam wam o tych łapkach przeważnie na początku i dajecie ich dosyć mało w porównaniu tam do niektórych filmów, gdzie właśnie przypominam, więc teraz wam o tym przypominam, abyście tego kciuka w górę zostawili. I jeszcze na wstępie, tak jak mówię, no bardzo dużo osób mnie prosiło o nagranie czegoś takiego i zaznaczam, że jest to tylko i wyłącznie moja subiektywna opinia. Ktoś się może z nią zgadzać, ktoś się może nie zgadzać. Możecie dyskutować na ten temat w komentarzach, oczywiście zachowując tam jakąś kulturę, aby się nie wyzywać czy coś w tym stylu, bo to nie o to chodzi. I okej, przejdziemy sobie może do pierwszej klasy postaci. Tutaj gdzieś w rogu powinny wam się wyświetlać takie dane techniczne każdej klasy, czyli ile tam ma pancerza, jaki ma przelicznik na HP, jaka jest jego główna cecha, którą się maksuje, no zresztą tutaj po tych paseczkach widzicie już w grze, no ale coś takiego mam nadzieję, że jakoś fajnie zmontuję, aby wam się to pokazywało. I okej, Berserk, ja tak, w ogóle jak to będzie wyglądać, omówię plusy i minusy każdej postaci, w sensie no po prostu każdą klasę postaci omówię, jakoś przelecę tak, powiedzmy w miarę szybko się postaram, a na sam koniec sobie jakieś podsumowanie zrobimy, jak to po prostu wygląda. Berserk, jego umiejętność bierna jest to 50% na kolejny atak. W praktyce działa to tak, że bardzo często Berserk robi serię ataków po 5 albo nawet 10 z rzędu. Można to porównać do uników zwiadowcy. Oczywiście do tego zaraz przejdziemy. Ja tutaj często między klasami porównuję, powinienem to robić już na samym końcu. No ale okej. Więc tak, no taką ma umiejętność bierną Berserk. I jakby... jak on tutaj działa? No Berserk to jest na pewno bezapelacyjnie top 1, jeżeli chodzi o robienie lochów. Dla Berserka tak naprawdę nie trzeba za dużo myśleć, nie trzeba tam za wiele robić. Berserkowi ładujesz po prostu w siłę i klikasz Enter, jeżeli jesteś grzybiarzem, i po prostu te lochy padają. Wystarczy tam odpowiedni nakład grzybów, trafi się jakaś próba, gdzie Berserk zrobi 20 ciosów z rzędu i oczywiście tą walkę sobie wygra. Jeżeli chodzi o free to play, to wydaje mi się, że Berserk także nie jest najgorszy, ponieważ, no tak jak mówię, no jest jednak to 50% szans na kolejny atak. Jeżeli gracie sobie free to play, no to oczywiście tam atakujecie co godzinę jakieś lochy, więc jest dosyć spora szansa, że wam też siądzie jakaś fajna próba i po prostu dany loch pokonacie. Minusem Berserka jest to, że w late game, czyli tam powiedzmy po 370 poziomie, nawet tą przewagę, którą sobie wyrobił właśnie tym, że pokonuje o wiele szybciej lochy od innych klas, po prostu traci w tym sensie, że w PvP zaczyna przegrywać tutaj ze zwiadowcami, z wojownikami, no to już tym bardziej, że po prostu ta klasa postaci właśnie jest to taki typowy, żeby jak najszybciej wbić tam powiedzmy 300 poziom, 350, i jak już się kończą te lochy takie, które można szybko przeklikać, zaczynają się już te takie, można powiedzieć, niezbalansowane, mocniejsze, no to ten Berserk w PvP między graczami po prostu traci i często jest tutaj, bardzo często pokonują go głównie wojownicy i zwiadowcy. Zresztą z magami też ma problemy, bo jak tutaj zaraz przejdziemy do tego, magowie mają dwa razy większe obrażenia w berserków, więc często jest tak, że po prostu taki berserk schodzi na jednego kryta od maga, więc no Berserk jest spoko, jeżeli wam się tak podoba takie raszowanie lochów. Na pewno tym Berserkiem można sobie wyrobić jakąś przewagę, jeżeli chodzi o expa, jeżeli chodzi o golda, właśnie dzięki temu, że tak naprawdę no najszybciej ze wszystkich klas on te lochy czyści, ale jakby później no on to traci. Jeżeli ktoś myśli o takim długoterminowej grze, no to jednak Berserka bym odradził. Ja na przykład mam Berserka na S37 i bardzo często tam przegrywam właśnie czy to z magami, czy z wojownikami, bo tam raczej zwiadowców nie ma żadnych mocnych na ten moment, ale właśnie magowie są mocni, jest tam jeden wojownik dosyć mocny i bardzo często z nimi przegrywam, mimo że na przykład tam mam lepsze statystyki i tak dalej, więc potrafi to irytować.
ale generalnie, no jeżeli wam się podoba takie, wiecie, przeklikiwanie lochów, jeżeli grzybicie, bądź też po prostu jest to efektowne, nie ukrywajmy, jak zrobimy tam loch, dlatego że zrobiliśmy tam 15 ataków z rzędu, no to jest to mimo wszystko efektowne, fajnie się na to patrzy, no ale jednak w tej grze PvP też jest dosyć ważne, dosyć fajnie jest, wiecie, porywalizować z innymi, no a ten Berserk, tak jak mówię, w późniejszej fazie gry dosyć mocno traci. No i tak jak powiedziałem, magowie mają dwa razy większe obrażenia w niego. Kolejna klasa to jest zwiadowca. Zwiadowca wydaje mi się, że jest taką najbardziej zbalansowaną klasą i dla graczy free to play, i dla graczy grzybiących. Jego umiejętność bierna to jest 50% szans na unik. To jest tak naprawdę, nie może unikać ciosów maga, to od razu tutaj powiem. No i jakby... To działa podobnie jak ataki berserka, czyli że jak berserk może w ciągu walki 15 razy z rzędu zaatakować, tak samo i zwiadowca może 15 razy z rzędu zrobić sobie unik. I tak, jeżeli chodzi o graczy free to play, to polecam tą klasę chyba jako jedną z najbardziej, w sensie polecam ją najbardziej dla graczy free to play, jeżeli ktoś się zastanawia, no bo tak jak mówię, jest ona dosyć fajnie zbalansowana, jeżeli sobie klikacie lochy co godzinę, to bardzo często te uniki wam właśnie uratują tyłek, bardzo jest przyjemna do grania, zresztą dla grzybiarzy też, już się tutaj nie mogę wysłowić, też jest dosyć przyjemna, bo po prostu, no tak jak mówię, no jeżeli te lochy sobie przeklikujemy, to te uniki bardzo często nam pomogą dosyć szybko pokonać loch. W PvP też jest dosyć fajna, tak jak mówię, no od magów nie może unikać ciosów magicznych, natomiast całą resztę tutaj, właśnie na całą resztę bardziej uniki działają. Więc no zwiadowca na pewno tak szybko w lochach, w sensie to jest ruchome, no to zależy też ile kto grzybów wydaje, ale generalnie zwiadowca wydaje mi się, że aż tak szybko lochów nie pokonuje jak berserk, natomiast dla zwiadowcy na pewno w lochach blokami są magowie. Magów już nie przeklika, no bo tak jak mówię, no tak jak wojownika może nawet tam o wiele bardziej, o wiele mocniejszego pokonać, bo po prostu zrobi tam załóżmy 30 uników. Tak, no magów nie przeklika, a tutaj berserk ma tą przewagę, że magów także przeklika, bo nawet berserki, jak grasz berserkiem, to się cieszy, że masz maga, bo zrobisz właśnie taką serię uderzeń i tego maga bardzo łatwo pokonujesz. Tutaj właśnie zwiadowca ma ten problem, że tych magów nie przeklika w lochach, ale generalnie jeżeli chodzi o taki balans, to wydaje mi się, że on jest najfajniej zbalansowany i pod względem early game'u i w late game'ie też jakoś bardzo nie odstaje, więc jak najbardziej na plus. Bardzo nie odstaje w late game'ie, no nawet można powiedzieć, że jest jedną z lepszych klas, jeżeli chodzi o late game. Kolejna klasa, czyli ta, która zrobiła właśnie takie, można powiedzieć, zamieszanie tutaj, dlatego ten odcinek powstaje, łowca demonów. Łowca demonów... ma, jego umiejętność bierna to jest 25% szans na wskrzeszenie. Jak tutaj sami widzicie, ma tutaj taką poteczkę przyczepioną i dzięki tej potce właśnie może się wskrzesić. Nie może się wskrzesić od uderzeń magicznych, czyli w walkach z magami, jak go po prostu zabije cios magiczny, to on się nie może wskrzesić. I ma na to tylko, tak jak mówię, 25% szans. No i co ja sądzę o tym łowcy demonów? Już tutaj troszeczkę gram nim. I tak, jakby odradzam tą klasę, zresztą to widać, jak dużo osób bardzo zaczęło grać właśnie tym łowcą, a później wyszedł serwer, bo ten łowca wychodził razem z serwerami krajowymi i na przykład bardzo dużo Niemców poszło na serwer międzynarodowy, skończyli grać na swoim krajowym, bo po prostu ten łowca im nie podszedł i generalnie, tak jak mówię, ja go odradzam. 25% szans na wskrzeszenie to jest dosyć mało, bardzo rzadko on się wskrzesza, jeżeli gracie free to play, to już w ogóle odradzam, bo no naprawdę bardzo często, żeby pokonać loch, no to przynajmniej raz się musicie wskrzesić, a wcale takie częste to nie jest. To wszystko zależy od szczęścia, no jak wiadomo, no tak jak tutaj zwiadowca ma na unik 50%, berserk ma na kolejny atak 50%, a tutaj 25%, no to jednak jest różnica. I tak, ja bym tutaj bardzo porównał tego łowcę demonów do zwiadowcy. Z tym, że no pamiętajmy, że zwiadowca unikać może w ciągu walki bardzo dużo razy, może siąść taka próba, no a tutaj łowca może się wskrzesić w ciągu walki kilkukrotnie, nie ma jakiegoś tam limitu, aczkolwiek bardzo po prostu ciężko taką próbę jakby dostać. I tak, łowca demon tak samo jak i zwiadowca stoi na magach, bo tak jak mówię, nie może się wskrzeszać w walce z magami, więc magowie to także jest dla niego blok. Natomiast jeżeli chodzi o wojowników, to tutaj łowca demonów ma 50% pancerza, zresztą jak sami pewnie gdzieś tam widzicie w montażu dodane, i
to pomaga na pewno w walce z wojownikami w lochach i w teorii można by powiedzieć, że łowca jest tutaj mocniejszy od zwiadowcy, jeżeli właśnie chodzi o walkę z wojownikami w lochach, ale też nie do końca, nie do końca bym się z tym zgodził, bo jednak zwiadowca tutaj może to nadrobić tym, że zrobi bardzo dużo uników. No a tutaj łowcy demonów wskrzeszenie, tak naprawdę jak się wskrzesimy 3 razy, to już jest dosyć fajna próba. Oczywiście można więcej, zdarzały się, że tam 7 razy się ktoś wskrzeszał i tak dalej, ale jednak no ciężko, dosyć ciężko coś takiego uzyskać i bardzo dużo grzybów trzeba na to przeznaczyć. Jeżeli chodzi o PvP, no to jednak ten łowca też jest dosyć kiepski, wydaje mi się. 50% pancerza robi robotę, to nie można powiedzieć, że nie. Aczkolwiek moim zdaniem bardzo często trzeba liczyć właśnie na wskrzeszenie i jakby nie jest to fajne. Jeżeli ktoś lubi taką pewną klasę w PvP, no to ja jednak polecałbym tutaj zagrać czymś innym, a nie tym łowcom, no bo wiecie, liczyć na to wskrzeszenie nie jest wcale takie przyjemne do grania. Kolejna klasa postaci jest to magi. Magi jest, można powiedzieć, takim średnią klasą pod względem lochów. Dlaczego? Na pewno nie czyści tak szybko lochów jak tutaj łowca, zwiadowca, berserk i załóżmy zabójca. Natomiast mag tutaj jakby nie czyści też tak wolno jak paladyn czy wojownik, więc jakby mag, tak jak mówię, jest taki średni, jest tak jakby można powiedzieć po środku. No i co? Mag nie ma żadnej umiejętności biernej, dlatego też umiejętności bierne tutaj przeciwników nie działają, żeby właśnie to jakoś zbalansować. No a tutaj umiejętność bierna berserka działa, ale za to mag ma w niego 2 razy większe obrażenia, więc jakiś to tam balans jest zachowany. No i tak jak mówię, no mag nie jest taki tragiczny w lochach, nie jest też najlepszy, jest można powiedzieć średni, jeżeli ktoś lubi bardzo duże obrażenia, to jest jak najbardziej okej, bo nieraz jak wsiądzie krytyk, w sensie hit z dużego pułapu, jeszcze do tego dojdzie kryt, no to on potrafi naprawdę kosmiczne obrażenia walić, że tak powiem. I mag to jest bardzo dobra odpowiedź właśnie na berserków czy też na łowców, bo jednak wielokrotnie widziałem, że mag takiego berserka one-shotował dosłownie jednym jakimś mocnym krytykiem, po prostu jednym ciosem. No i ja zresztą wam mówię, że dosyć sporo magów jest na S37 mocnych i tam dosyć ciężko właśnie z nimi jest, jeżeli chodzi o walkę. Także co, no mag można powiedzieć, że taki średni, dobra odpowiedź tych łowców i tych berserków, aczkolwiek nie działa też pancerz na maga, w sensie takim, że na przykład wojownik ma 50% pancerza, no to jakby mag ignoruje pancerz i tutaj jeżeli chodzi o każdą klasę postaci, to ten pancerz jest ignorowany, więc po prostu mag to są takie czyste obrażenia, jeżeli ktoś lubi taką grę. Mag zresztą też jest dosyć, generalnie moim zdaniem te 3 podstawowe klasy, które były na samym początku, czyli mag, zwiadowca i tutaj wojownik, to są klasy takie najbardziej zbalansowane i w late game'ie i w early game'ie jakoś one sobie fajnie radzą, więc generalnie tak to wygląda. Ta maga tak naprawdę polecam i dla graczy grzybiących i dla niegrzybiących. Na pewno jest to frajda, jak tam jakieś fajne krytyki siądą czy coś i jakoś fajnie uda nam się przeciwnika zone-shotować. Okej, kolejna klasa postaci to jest zabójca. Zabójca to jest tak naprawdę to samo co zwiadowca, taką samą ma umiejętność bierną, z tym, że on ma 2 bronie. Dwie bronie wojownika i co to oznacza? No tak, w teorii można by powiedzieć, że zabójca robi troszeczkę większe obrażenia od zwiadowcy i generalnie można by powiedzieć, że jest delikatnie lepszy tam, jeżeli chodzi o lochy i tak dalej, ale z drugiej strony on ma 2 bronie. To, że ma jakby 2 bronie, oznacza, że raz, że musimy 2 dobre bronie znaleźć dla naszej klasy postaci, 2, że musimy znaleźć 2 dobre gemy do tych broni. Właśnie tu też dlatego powstał taki balans, że bronie tutaj w innych klasach postaci są liczone razy 2, bo po prostu ten zabójca jak wychodził, to miał zbyt dużą przewagę, bo on mógł mieć 2 kamyki. Więc teraz jakby no znajdujemy 1 mocny kamyk, wrzucamy do broni i mamy razy 2, a zabójcy się muszą męczyć, bo muszą znaleźć 2 dobre kamyki, wrzucić je właśnie do broni i wtedy jest to tak samo liczone jak tutaj inne klasy postaci mają w broniach. No i co, no tak jak mówię, no
Jeżeli chodzi o obrażenia, no to może faktycznie tam jest troszeczkę lepiej, jeżeli właśnie chodzi o tego zabójcę. Natomiast od zwiadowcy, bo cały czas tutaj porównujemy, ale są to naprawdę minimalne różnice i jeżeli ktoś się waha między zabójcą a zwiadowcą, to ja na jego miejscu wybrałbym zwiadowcę, no bo jednak umiejętność bierna jest ta sama. Tutaj jakieś tam dane techniczne, nazwijmy to, klasy postaci są takie same, jak zresztą pewnie sami widzicie w montażu. Ale no i te obrażenia tam jakoś delikatnie większe, ale jednak mimo wszystko nie wiem, czy jest to warte kosztem tego, że jeżeli ktoś grzybi, no to musi bardzo dużo grzybów wydać, w sensie no bardzo dużo, dwa razy tyle, co musisz wydać na innych klasach na znalezienie jednej dobrej broni, no to tu musisz wydać, mówię, dwa razy tyle, bo jednak te dwie bronie potrzebujesz, do tego jakieś dwa mocne gemy. I jakby koszt utrzymania takiej klasy postaci rośnie, można tak powiedzieć. Ale generalnie tak jak mówię, no jeżeli ktoś chce, to oczywiście nie odradzam, tylko mówię, jak to wygląda, że obrażenia może są delikatnie większe od zwiadowcy, ale nie wiem, czy jest to po prostu warte. Dobra, kolejna klasa postaci jest to paladyn. Tutaj go mamy. Paladyn, jego umiejętność bierna to jest rzucenie takiego fireballa na samym początku walki. Oczywiście przeciwnicy magiczni, czyli magowie, blokują tego fireballa i w nich się jakby nie da go użyć, natomiast każdego innego przeciwnika można go użyć i jest, zabiera on, jest na to 100% szans i zabiera on 33% HP przeciwnika. I jak to wygląda w praktyce? No tak naprawdę paladyn po rzuceniu tego fireballa jest bezbronny. To znaczy nie ma tam jakichś mechanizmów, nie ma żadnej tarczy. Paladyn, zaraz tu przejdziemy do wojownika, ale paladyn to jest po rzuceniu fireballa taki wojownik bez tarczy. Czyli można powiedzieć dosyć kiepsko, no bo jednak zostają mu tylko i wyłącznie czyste obrażenia. Nie może tam blokować, nie może niczego, wiecie, unikać i tak dalej. Więc jest on taki troszeczkę do bicia. Ja jak grałem swoim paladynem na początku, to jakieś tam starałem się tak to balansować, że więcej HP mu dawałem, aby właśnie jakoś zniwelować brak tej tarczy i można powiedzieć, że to dosyć fajnie działało. Teraz no oczywiście już tak nie robię, ale na początku, aby te pierwsze lochy pokonywać, wydaje mi się, że jak najbardziej spoko to wygląda. Paladyn, jeżeli chodzi o lochy, jest, wydaje mi się, najsłabszą klasą postaci, w sensie najtrudniej te lochy nim pokonywać, tak mi się przynajmniej wydaje. Natomiast jeżeli chodzi tutaj o jakby PvP, to w późniejszej fazie gry, tak na 350-360 poziomie, zaczyna być całkiem przyjemny i całkiem fajnie w tym PvP sobie radzi. Często pokonuje berserków o wiele mocniejszych od siebie i tak dalej, więc wydaje mi się, że ten paladyn jest ok. Co też fajne, to jakby ma taki bonusowy pancerz, czyli że możemy mieć 10% pancerza, który składamy z itemków, a tam jest jakby plus 40% pancerza, takie jakby daje nam to, że gramy paladynem, czyli to od klasy postaci, więc on po prostu też może mieć 50% pancerza jak wojownik. No mówię, no po rzuceniu tego fireballa to jest taki wojownik bez tarczy, ale jednak lochy nim idą bardzo ciężko, jest to dosyć duża męczarnia. Tak więc no, wydaje mi się, że dużo osób mówi, że jest to najsłabsza klasa postaci, no lochy nim idą ciężko, na wyższym levelu w PvP wydaje mi się, że jest niezły, ale generalnie mi na przykład się nim fajnie gra, ja już tam na nim mam, już na ten moment nie pamiętam, 360 chyba 7 poziom, już prawie 368 w momencie, gdy to nagrywam, i wydaje mi się, że jest całkiem okej, więc jakby, no ale mówię, no lochy nim idą ciężko, mimo wszystko w PvP na początku też może nie być wcale tak kolorowo, później się dopiero taki fajniejszy robi w tym PvP, sympatyczniejszy powiedzmy, więc tak to wygląda, jeżeli właśnie chodzi o paladyna. I ostatnim klasę postaci jest to wojownik. Wojownik, czyli moja ulubiona klasa postaci. I teraz tak, jego umiejętność bierna to jest blokowanie tarczą, mamy jakby dodatkowy itemek w postaci właśnie tarczy i co za tym idzie, inne klasy postaci mają tutaj bonus profesji i ten bonus profesji tam daje nam jakieś statystyki właśnie, czy to na berserku, czy tam na paladynie i tak dalej, właśnie rekompensuje to, że inne klasy postaci nie mają tarczy, bo jakby ta tarcza sprawia to, że
ten wojownik ma więcej statystyk, bo ma dodatkowy itemek tak jakby, więc te bonusy profesji właśnie to rekompensują. I tak, jego umiejętność bierna to tak jak mówię jest posiadanie tarczy. Tarcza może mieć maksymalnie 25% szans na blok i możemy blokować wielokrotnie w ciągu walki. Nie możemy blokować ciosów w maga, to oczywiście wiadomo, mam nadzieję. I tak, jak wygląda wojownik? Wojownik, jeżeli chodzi o lochy, na początku jest troszeczkę lepszy od paladyna, ale jest myślę, że drugą klasą od końca, jeżeli chodzi właśnie o czyszczenie lochów. Bardzo ciężko nim to idzie i topornie. I w zasadzie przez całą grę chyba tak naprawdę tak to wygląda, bo jednak tym wojownikiem no jest dosyć ciężko, porównując tutaj do jakiegoś berserka, zwiadowcy, czy nawet maga, no to faktycznie idą te lochy dosyć ciężko. Aczkolwiek aczkolwiek wojownik, granie wojownikiem rekompensuje to, że w późniejszej fazie gry, czyli tak na 380-390 poziomie, wojownik zaczyna, po prostu robi się z niego prawdziwa bestia. Wojownik ma razem z paladynem największy przelicznik na HP, więc tego HP ma po prostu najwięcej. Robi też niemałe obrażenia wcale w tej późniejszej fazie gry. Jest takim, można powiedzieć, raid bossem. Bardzo ciężko go pokonać, bardzo ciężko. No jest bardzo mocny tak naprawdę, no jeżeli już nawet powiedzmy już po 400 poziomie niech będzie. Jeżeli ktoś planuje długą grę, czy to free to play, czy właśnie grzybiarz, to polecam wojownika. Jest to moja ulubiona klasa postaci, nie ukrywam, ale też właśnie jest to poparte tym, że w tym late game'ie naprawdę takiego wojownika bardzo, bardzo ciężko pokonać. Przeważnie taki wojownik wygrywa i im jakby później, tym to jeszcze lepiej widać, więc tak to wygląda. No mówię, lochy idą mu dosyć trudno na początku, ale ten late game to rekompensuje. Tylko tutaj zaznaczam, że jakby do late game'u takiego, zwłaszcza free to play, dochodzi się bardzo długo, żeby się ktoś tam nie zraził, ale wydaje mi się, że warto. No i okej, tak naprawdę omówiliśmy sobie wszystkie 7 klas postaci. I teraz tak, jakby to tutaj poukładać w kolejności, może zacznijmy od lochów. Najlepsza klasa, od najlepszego do najgorszego miejsca, jeżeli chodzi o tutaj lochy. Na pierwszym miejscu berserk, na drugim miejscu łowca, na trzecim miejscu zwiadowca, na czwartym miejscu, można powiedzieć, że na trzecim miejscu zwiadowca i zabójca ex aequo, bo to jest tutaj bardzo podobne. Na kolejnym miejscu, czyli na czwartym, dałbym maga, na piątym dałbym wojownika, a na szóstym dałbym tutaj paladyna. Dlaczego mi wyszło 6? No bo dwie klasy dałem na jednym miejscu ex aequo, jakby ktoś tam nie ogarnął. Więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o PvP. PvP tak naprawdę, powiedzmy, na 400+, no to tak, no na pierwszym miejscu dałbym wojownika, na drugim miejscu dałbym zwiadowcę, na trzecim miejscu dałbym maga, zabójcę tam jakoś chyba ex aequo ze zwiadowcą tak samo. No i co, no paladyn też jest dosyć niezły. Musicie pamiętać, że w tej grze PvP to jest tak naprawdę bardzo duże RNG. W późniejszej fazie gry, czy to w lochach, gdzie te lochy już zaczynają być przesadzone i niezbalansowane, liczy się to, kto da dużo mocnych krytów. W PvP dokładnie tak samo to działa. Ty dasz 2 kryty, przeciwnik da 3, nieważne jaką klasą gra i tak dalej, prawdopodobnie z tobą wygra. Więc jakby no tak to działa niestety, dużą rolę tutaj odgrywa szczęście, a nie to jaką klasą postaci gracie, więc ciężko jest, wiecie, tak tutaj to kwalifikować i tak jakby ciężko jest to po prostu jakoś no tak właśnie umiejscowić, jaka klasa postaci jest najlepsza i tak dalej. I tak, no teraz ostatecznie można powiedzieć takie podsumowanie tego odcinka i odpowiedź na tytułowe pytanie, czyli jaka klasa postaci w Shakesie jest najlepsza. Moja odpowiedź brzmi: nie ma takiej klasy postaci. Nie ma klasy postaci najlepszej, dlatego że każda klasa postaci, jak sami tutaj widzieliście, jak wam opowiadałem, każda klasa postaci jest pod jakimś tam względem zbalansowana. Każda klasa postaci ma jakieś tam swoje plusy, jakieś tam swoje minusy, więc jakby nie ma najlepszej klasy postaci. Są klasy postaci lepsze, są gorsze, aczkolwiek koniec końców, no i tak dużą rolę odgrywa szczęście. Koniec końców każdy dochodzi do etapu, gdzie właśnie już te walki to zaczyna być czyste RNG.
więc nie ma najlepszej ani najgorszej klasy postaci, jest jakby, wszystko ma tam jakiś swój balans, tak, wszystko jest zachowane, aby właśnie nie było tak, że ktoś abuzuje jedną klasę postaci. No wiadomo, teraz tego berserka bardzo dużo osób tutaj, można powiedzieć, nadużywa, no ale widzicie, no tutaj też jest pewien balans, no bo berserk, tak jak już mówiłem, bardzo szybko przechodzi przez lochy, ale później z czasem, gdy on właśnie te lochy, gdy się kończą te lochy, takie szybkie przeklikiwanie lochów, to on później na wysokim levelu zaczyna tracić względem PvP do innych klas i jakby zaczyna mocno odstawać, i zresztą to widać. Więc tak jak mówię, no każda klasa postaci jest mniej lub bardziej zbalansowana i najlepszej klasy postaci nie ma. I teraz zapewne dużo osób przyszło tutaj, że chcą zacząć grać i jakby chcieliby się dowiedzieć, jaką klasą mają zacząć grać. Wiecie, co dana klasa robi, jakie ma plusy i minusy, zdecydujcie sami. Ja generalnie polecam ludziom, którzy oglądają jakieś tam poradniki, słuchają się ludzi z YouTube'a i tak dalej, mogą sobie jakąś swoją opinię na bazie właśnie tych filmów kreować, ale generalnie jeżeli chodzi o taką grę jak Shakes and Fidget, to nie możesz ślepo podążać za tym, co ktoś ci tam powie, musisz samemu pomyśleć, może jakiś inny sposób na rozwój postaci ogarniesz. Właśnie to jest fajne w tej grze, że każdy może jakoś tam postać rozwijać inaczej, każdy może, to ma być przede wszystkim zabawa, każdy może sobie coś tam testować, coś sobie sprawdzać i tak dalej, każdy ma jakieś inne metody na rozwój postaci, więc jakby nie ma co ślepo iść za tym, co ktoś wam powie i tak jak mówię, no podążać za tym i po prostu rozwijać swoją postać tak właśnie ślepo, bazując na poradnikach. Oczywiście poradniki są spoko, można na ich podstawie, tak jak mówię, jakąś opinię sobie wytworzyć, ale generalnie niech to będzie opinia wasza. Więc jeżeli chodzi o to, na pytanie, które pewnie dużo osób tutaj zadaje, jaką klasę postaci wybrać, wybierzcie taką, która będzie wam sprawiała frajdę, która będzie jakby dla was najprzyjemniejsza do gry. Lubicie duże obrażenia, no to wybierzcie maga, lubicie sobie popatrzeć, jak zrobicie 15 ciosów z rzędu, wybierzcie berserka, lubicie takiego magicznego wojownika, no to wybierzcie sobie paladyna, który tam pociśnie fireballem, a później jest wojownikiem bez tarczy, tak jak mówiłem. No nie wiem, no lubicie jakieś uniki, taki balans ogólny, no to zwiadowca jest spoko. Więc tak jak mówię, no wy sami sobie jakąś opinię wykreujcie i po prostu wybierzcie to, co wam będzie sprawiać fan. Nie bierzcie pod uwagę, że jakby tą klasą postaci będziecie lepsi, tą gorsi, bo znając życie, zawsze się trafi ktoś lepszy od was, czy to na serwerze, na którym gracie, czy to na jakimś innym serwerze. Na przykład jak wyjdzie w jednym czasie dwa krajowe, no to na przykład na polskim jesteście top 1, a na, załóżmy, niemieckim ktoś jest lepszy od was, mimo że wystartował w tym samym czasie. Więc no zawsze się trafi ktoś lepszy od was, a to ta gra ma sprawiać przyjemność i właśnie o to chodzi, więc sobie czerpcie tą przyjemność, wybierzcie klasę postaci, która wam się podoba i sobie nią grajcie. To by było na tyle, troszeczkę długi ten odcinek wyszedł, ale mam nadzieję, że wyszło spoko i że przyjemnie się wam oglądało. Zostawcie kciuka w górę, tak jak już mówiłem na początku, zostawcie komentarz, jaki tam chcecie. Zachęcam też do dyskusji, czy może coś źle powiedziałem, czy coś, z czym się nie zgadzacie. To oczywiście kulturalna dyskusja w komentarzach. Jeżeli ktoś będzie kogoś wyzywał, czy coś w tym stylu, to ja od razu będę takie osoby blokował, bo nie o to w tym chodzi. Dyskusja jest jak najbardziej okej, ale na poziomie. Także możecie dyskutować w komentarzach. Możecie wbijać na Discorda dla widzów, który jest w przypiętym komentarzu, tam też często sobie dyskutujemy na tematy jakieś związane z grą. Subskrypcja z dzwoneczkiem to przede wszystkim, aby wam przychodziły powiadomienia o filmach i prawdopodobnie ten film wam wleci w środę i w piątek już wracamy z normalnymi filmami z Shakesa, bo zaczyna się weekend epicki z tego co wiem, więc po prostu będzie co robić. Dziękuję wam za uwagę, dziękuję wam za oglądanie, trzymajcie się i cześć!